odpowiednie przygotowanie, chwila skupienia, nabranie powietrza i skok. Tak wyglądają pierwsze skoki, a w zasadzie kroki, które poznają młodzi adepci pływania. Pływanie jest fajne, bo są różne zabawy i można się czegoś nowego nauczyć. Pływanie jest dla dzieci zabawą, no i innymi rzeczami. Pływają, bo to lubią, dlatego dla tych dzieci program Umiem Pływać to przede wszystkim forma wypoczynku, a zarazem nauka różnych stylów pływania, techniki i obycia z wodą. Bez tego nie da się bezpiecznie wypoczywać na zbliżających się wakacjach. Chciałbym się nauczyć pływać, bo kiedyś, teraz mam taką traumę, że się topiłem i jak na przykład jeździmy na wakacje, to ja nie mogę teraz wchodzić głęboko do wody i ja bym bardzo chciał wchodzić do wody, ale nie mogę. 20 jednostek lekcyjnych, jeden raz w tygodniu po 90 minut. 15 uczniów, instruktor czuwający nad bezpieczeństwem. Wszystko perfekcyjnie przygotowane, dopięte na ostatni guzik. Jest ogromne zapotrzebowanie na to, żeby uczyć się pływać, żeby po prostu też odciążyć budżet rodzinny. Jest to wielkie ułatwienie dla rodziców. Zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami podręcznika opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Polski Związek Pływacki. Celem programu nauki pływania jest objęcie jak największej liczby uczniów klas 1-3 zajęciami na basenie. Mam również osobistą satysfakcję jako parlamentarzysta, że przyłożyłem do tego małą cegiełkę, ale przede wszystkim podkreślam tutaj na okoliczność tych programów modernizacji samego akwaparku w Tarnowskich Górach ważny ten społeczny, powszechny wymiar nauki pływania jako jednego z najsilniejszych w sensie liczby projektów w skali województwa. Pierwszy raz uczestniczymy w projekcie i bardzo się z tego powodu cieszymy, tym bardziej, że nasze dzieciaki mają na terenie naszej gminy jeziora, w których mogą te umiejętności wykorzystywać. Bo takie lekcje nie tylko uczą zachowania w wodzie, podnoszą też poziom bezpieczeństwa oraz stanowią ważny element w rozwoju dziecka. Lekcje pływania to też idealna baza do osiągania sukcesów w innych dyscyplinach sportowych. Bardzo ważny projekt z uwagi na to, że dotyczy zdrowia naszych dzieci, a nic tak nie rozwija podobnie jak pływanie. W związku z tym nie wyobrażam sobie, że naszych dzieci z wariatu nie było. W zeszłym roku wprowadziliśmy naukę pływania dla klas pierwszych i na to wystarczy szkolny basen, którym dysponujemy. Teraz w tym roku udało się to rozszerzyć na klasy drugiej, trzeciej. Mam nadzieję, że tak już będziemy kontynuować. A w przyszłości, jak wybudujemy basen miejski, no to nauka pływania dla wszystkich dzieciaków w podstawówce, bo to jest jedyna metoda, żeby nauczyć je pływać i zapewnić bezpieczeństwo w przyszłości. Do programu Umiem Pływać włączyło się 8 gmin z całego powiatu tarnogórskiego. Oprócz Tarnowskich Gór są to Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Zbrosławice, Bobrowniki, Woźniki oraz Piekary Śląskie. Uczmy dzieci pływać, wspaniała inicjatywa. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się jako samorząd gminy Świerklaniec do tego programu włączyć i deklaruję chęć do dalszego pływania naszych dzieci. Każda, tak jak mówię, inwestycja w dzieciaki, która powoduje, że odchodzą od komputera, od telewizora, przysporzy tego, że te dzieci będą zdrowsze przede wszystkim. W tym temacie opinie wszystkich przybyłych wodarzy są zgodne. Każdy, kto bierze udział w tym projekcie, podkreśla, że kształtowanie sportowe młodych ludzi to nasz priorytet na przyszłość. Widać, że takie akcje jak Umiem Pływać, a więc nauka pływania dla małych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, to akcja, która znalazła szacunek również u włodarzy ościennych gmin. To warte. Dzieci wyjeżdżają nad morze, a po prostu już nabywają pewnych umiejętności, a również i tej wiedzy, i pewnej przestrogi, bo to jest zawsze w życiu potrzebne, zwłaszcza jeżeli ma się do czynienia z wodą. Uważam, że to jest taki sport, że nie można sobie zaszkodzić uprawiając go, aczkolwiek można sobie bardzo zaszkodzić nie posiadając umiejętności, więc dlatego zależy mi na tym, żeby jak najwięcej dzieci uczestniczyło w tej akcji. Projekt Umiem Pływać będzie trwał do grudnia tego roku, chociaż biorąc pod uwagę zainteresowanie tym pomysłem, dalsza jego realizacja jest tylko formalnością.